Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Moje nazwisko Tadeusz Zieliński. Jestem wykładowcą Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, prorektorem tej uczelni. Jest to uczelnia znana wielu z Państwa. Kształci ona między innymi przyszłych księży Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, duchownych innych kościołów protestanckich w Polsce. Bardzo mi miło, że mogę spotkać się z Państwem w ramach tegorocznego tygodnia ewangelizacyjnego. I moim zadaniem jest przedstawić Państwu temat protestantyzm ewangelikalny, zarys historii i współczesności. Bardzo szkoda, że w tym roku tydzień ewangelizacyjny nie odbywa się w tradycyjnej formie, czyli pod wielkim namiotem ustawionym w podcieszyńskim Dzięgielowie. Mam więzi dość silne z Dzięgielowem, z tradycjami Dzięgielowa. Po raz pierwszy, próbowałem dzisiaj policzyć, ale po raz pierwszy w Dzięgielowie byłem w pierwszej połowie lat 80., więc minęło ponad 35 lat. Jak jeździłem do Dzięgielowa wówczas, to miałem takie skojarzenie tego wielkiego namiotu z namiotami, jakie były rozciągane w Stanach Zjednoczonych, albo jeszcze wcześniej, zanim Stany Zjednoczone powstały, na amerykańskich preriach. Tam się odbywały tak zwane camp meetings, spotkania namiotowe, na które zjeżdżali się ludzie z tej jeszcze niezurbanizowanej Ameryki. Zjeżdżali się wozami, końmi, całymi rodzinami i tam spotykali się, aby słuchać Słowa Bożego, aby wspólnie się modlić, aby wspólnie poświęcać swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Ten Dzięgielów, namiot dzięgielowski z Podcieszyna i te camp meetings amerykańskie są z sobą mocno powiązane, ponieważ stanowią element tego samego zjawiska duchowego, tego samego zjawiska religijnego, które określamy mianem protestantyzmu ewangelikalnego albo ewangelikalizmu, albo inaczej jeszcze mówiąc ewangelicznego chrześcijaństwa, bo taka nazwa się w Polsce przyjęła. I to zjawisko, które ma wymiar międzynarodowy, ale jest także obecne w Polsce, ma szereg cech wspólnych, cech, które łączą wszystkich chrześcijan jakoś utożsamiających się z tym ruchem. I jednym z takich znamion właśnie ewangelikalizmu jest doświadczenie oddania życia Chrystusowi. I to doświadczenie jest często wyrażane w postaci tak zwanych świadectw, czyli opowieści, narracji poszczególnych chrześcijan o tym, jak spotkali Jezusa Chrystusa. I mam przed sobą takie typowe świadectwo, reprezentatywne właśnie dla tej tradycji duchowej, chrześcijańskiej, o której chcemy tutaj mówić. To świadectwo nie jest bardzo długie, ale chciałbym je Państwu przeczytać w całości. To pisze dziewczyna, kobieta, pani. Brzmi tak. Urodziłam się w typowej, niezbyt religijnej rodzinie ewangelickiej. Chodziliśmy regularnie do kościoła, ale jakoś sprawy wiary nigdy mnie szczególnie nie pociągały. Kiedyś koleżanka zaprosiła mnie na spotkanie ewangelizacyjne. Ponieważ już kiedyś jej odmówiłam, więc tym razem zgodziłam się pójść posłuchać ewangelisty. Kazanie brzmiało tak, jakby było wprost skierowane do mnie. Mówca odnosił się do sytuacji przeciętnych ludzi, którzy nie są przestępcami ani tak zwanymi wielkimi grzesznikami, a jednak ich życie jest puste, pozbawione głębszego wymiaru, a między nimi a Bogiem występuje duchowa przepaść. Zrozumiałam, że dokładnie tak jest ze mną, że co prawda nie dopuściłam się jakichś bulwersujących czynów, ale czułam, że między mną a Bogiem jest jakaś fatalna przeszkoda, a ja jestem bardzo skupiona na sobie, że żyję bardzo egoistycznie. Ewangelista mówił, że Bóg posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, który obalił mur nieprzyjaźni stojący między ludźmi a Stwórcą. Dzięki śmierci Jezusa na krzyżu i Jego zmartwychwstaniu otwarta została droga do Boga, którą może przejść każdy. Bardzo zapragnęłam wejść na tę drogę. Po kazaniu ewangelista zapraszał do wyjścia do przodu namiotu, ale ja się krępowałam i nie odważyłam się wyjść. Ale tego samego wieczoru w domu przez modlitwę oddałam swoje życie Jezusowi Chrystusowi. On obdarzył mnie swoją łaską, przebaczył moje grzechy,
uczynił swoim dzieckiem, dał swojego Ducha Świętego. Taki był początek mojego świadomego życia chrześcijańskiego. Cieszę się, że od wielu lat mam pokój z Bogiem, że mogę służyć innym w Kościele i dzielić się Ewangelią z innymi ludźmi. Takich świadectw jest mnóstwo, multum. Możemy je przeczytać na łamach czasopism, możemy je słyszeć na falach radiowych, możemy znaleźć je w internecie, ale wszystkie one są z sobą powiązane pewnymi wspólnymi elementami. One mówią o tym, że człowiek ma jakąś fundamentalną, zasadniczą potrzebę duchową, że sam jest obciążony czymś, co w Kościele nazywa się grzechem, że Bóg człowieka miłuje i przygotował mu drogę wyjścia z tej opresji. Że ta droga wyjścia jest zapewniona w Jezusie Chrystusie, który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. I że ta droga stała się skuteczna ze względu na śmierć Chrystusa na krzyżu i ze względu na Jego zmartwychwstanie. I że każdy człowiek może zaufać Bogu w Chrystusie i otrzymać od Niego nowe życie. I że to nowe życie może toczyć się zawsze i może przynosić dobre owoce, dobre dzieła, dobre uczynki. I że taki człowiek może stać się, użyjmy tu określenia chrześcijańskiego, błogosławieństwem dla otoczenia. A więc środowisko ludzi tak mówiących łączą pewne elementy wspólne, elementy, które możemy nazwać, określić mianem teologicznych, ale one oczywiście są bardzo mocno zakorzenione w Biblii, w Piśmie Świętym, ponieważ to środowisko właśnie chce się odwoływać do Pisma Świętego. I analiza ewangelikalizmu, ewangelicznego chrześcijaństwa, ewangelikalnego protestantyzmu w skali globalnej i lokalnej pokazuje, że są takie trzy zasadnicze znamiona, teraz to syntetyzujemy, trzy zasadnicze znamiona tego fenomenu religijnego. Po pierwsze, podkreślenie potrzeby nawrócenia, zwanego też nowonarodzeniem, zwanego też odrodzeniem albo przebudzeniem duszy. To środowisko apeluje, aby każdy człowiek dostąpił takiego doświadczenia, bo ono jest newralgiczne w procesie nawiązania kontaktu, więzi z Bogiem. Tutaj mają spełniać się słowa Chrystusa, musicie się na nowo narodzić. Oczywiście to nowonarodzenie różnie jest pojmowane, różnie jest ujmowane. Jeszcze będziemy mówić o tym, że ewangelikalizm jest wewnętrznie bardzo zróżnicowany. Niektórzy mówią, że to trzeba wskazać datę. To jest tak zwany terminizm, datę, kiedy się poznało Chrystusa. Inni mówią, że to zjawisko nowonarodzenia toczy się w pewnym procesie i takiego momentu przełomowego nie można wskazać, ale nie ulega kwestii dla ewangelikalnych właśnie, że to doświadczenie musi zaistnieć. Pierwszy element to było nawrócenie. Teraz drugi, czyli uznanie Biblii za Słowo Boże, ale nie Słowo Boże pojmowane abstrakcyjnie, tylko Słowo Boże, które jest dane człowiekowi, aby szedł za Bogiem przez życie, czyli Pismo Święte, Biblia jako przewodnik. Przewodnik po życiu, przewodnik, który zobowiązuje chrześcijanina do poznawania go, do stosowania się do zawartych tam zaleceń. Stąd ewangeliczni chrześcijanie czy ewangelikalni chrześcijanie praktykują tak zwany cichy czas, czyli moment codziennie, tak się zaleca, nie zawsze to się chyba wszystkim udaje, ale chodzi o to, żeby regularnie czytać Pismo Święte, modlić się i stosować je w swoim życiu, aby też zarazem rozpoznawać wolę Bożą. To jest też takie hasło typowo ewangelikalne. Co Bóg ma dla mnie, co Bóg proponuje mi dzisiaj i w ramach mojego życia. I ewangelikalni wierzą, że Bóg właśnie ma konkretne wskazania dla każdego człowieka. I wreszcie element trzeci. Mówiliśmy o nawróceniu, o uznaniu Biblii za najwyższy autorytet. Wreszcie społeczność. Ewangelikalni mówią, że powinien chrześcijanin być w kościele. Tę kościelność różnie się pojmuje, ale przede wszystkim w kościele, gdzie angażują się ludzie oddani Bogu, zaangażowani, świadomie idący za Jezusem Chrystusem. I w literaturze te trzy znamiona określa się hasłowo, to niezbyt dobrze brzmi po polsku, ale tutaj chodzi właśnie o skrótowość, a mianowicie mówi się o konwertyzmie, biblizmie i konwentykliźmie.
no, zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest zbyt zgrabne po polsku, ale właśnie konwertyzm to nawrócenie. Biblizm to autorytet Biblii i konwentyklizm, czyli łączenie się w takie społeczności, gdzie chrześcijanie podobnie przeżywają swoją wiarę. Skąd się wziął ewangelikalizm? No, przesłanek powstania tego zjawiska jest wiele. Wiele jest korzeni. Podglebie jest bardzo różnorodne i bogate. Niewątpliwie olbrzymią rolę odegrała reformacja. Odegrało orędzie przypomniane światu chrześcijańskiemu przez Marcina Lutra, przez innych reformatorów. Duże znaczenie odegrał purytanizm, taki bardzo rygorystyczny ruch w łonie chrześcijaństwa, protestantyzmu anglosaskiego, przede wszystkim na terenie Anglii i Szkocji. Później pietyzm, czyli takie chrześcijaństwo radykalne powstałe na gruncie kościołów ewangelickich, luterańskich na terenie Niemiec przede wszystkim. Także tutaj trzeba wspomnieć o braciach morawskich, którzy mają głębokie korzenie w prereformacji czy przedreformacji, która rozegrała się za sprawą Jana Husa w Czechach i jeszcze szerzej oddziaływała. I to są te ingrediencje, to są te składniki, które znajdują się w potrawie. Ale historycy powiadają, że ta pełna potrawa powstała dopiero w XVIII wieku. Angielski badacz ewangelikalizmu Gerald Bray powiada, że ewangelikalizmu nie było wcześniej jak w roku 1740. Cóż to za data, cóż to za moment w XVIII wieku? No to jest ten czas, kiedy zaczął szeroko działać duchowny anglikański John Wesley, ksiądz anglikański, który oceniając kondycję swojego macierzystego kościoła, to był protestancki kościół, państwowy kościół Anglii, uznał, że trzeba odwoływać się do właśnie takich fundamentalnych elementów Nowego Testamentu. Sam zresztą wywodził się z rodziny o korzeniach purytańskich, więc tutaj te wcześniejsze inspiracje odegrały pewną rolę. Tutaj te ruchy się jakoś zbiegały. I on zaczął publicznie nawoływać do przemiany życia, do radykalnego oddania się Jezusowi Chrystusowi. Stan moralny Anglii, to stwierdzają historycy, także świeccy, w tamtym czasie no, pozostawał bardzo wiele do życzenia, więc Wesley rzeczywiście miał ludziom dużo do zaproponowania, a ponieważ jego kazania wywoływały potężny rezonans społeczny, także zmiany o charakterze socjalnym, więc jego ruch zyskał taką nadzwyczajną lotność, przeniósł się na drugą stronę Oceanu Atlantyckiego i poprzez to no, zapuścił korzenie w wielu miejscach świata anglosaskiego. Tutaj o tym takim przechyle anglosaskim geograficznym powinniśmy mówić, aczkolwiek ewangelikalizm szczęśliwie przeniósł się także na inne kontynenty, o czym jeszcze będę mówił. Ten ruch wesleyański, zwany ruchem metodystycznym, z niego wyrósł później metodyzm, on stał się podglebiem wielu innych ruchów, ale także oddziaływał na prądy wcześniej istniejące, jakby działał zwrotnie, tak działał na przykład na braci morawskich, którzy są częścią Światowej Federacji Luterańskiej dzisiaj, działał na prezbiterian, czyli ewangelików reformowanych, na kongregacjonalistów, na baptystów, na kwakrów. Oni, wiele z tych społeczności jakby odchodziło od wcześniejszych modeli religijności właśnie na rzecz tego, co tak szeroko proponował Wesley. Oczywiście Wesley nie był sam, on nie byłby w stanie tak szeroko działać, chociaż sam Wesley był fenomenalnym działaczem religijnym. Już sama liczba, ilość tysięcy kilometrów przejechanych przez niego konno, by głosić kazania, jest imponująca. W każdym razie, krótko rzecz ujmując, od tych korzeni anglosaskich, ale zakorzenione jeszcze głębiej, tak powiedzmy, właśnie w tym podglebiu reformacyjno-protestanckim, one rozrastały się i to drzewo emanowało, przynosiło owoce i ruch ewangelikalny znalazł się w różnych częściach świata. Jeszcze te inicjatywy konkretne rozszerzenia protestantyzmu ewangelikalnego wspomnę. Ewangelikalizm
czy w formie pietystycznej, może jeszcze takiej właśnie dalekiej od tego, co dzisiaj pod tym pojęciem występuje, pojawił się także na ziemiach polskich. Pojawił się na Śląsku Cieszyńskim, w księstwie cieszyńskim, gdzie została przyjęta reformacja. Tak? W samym Cieszynie, to wielu ze słuchaczy pewno te historie zna. W kościele na Wyższej Bramie byli pastorzy właśnie w ten sposób myślący, w ten sposób czujący. Potem się pojawiał ruch neopietystyczny. W połowie XIX wieku w Polsce, na ziemiach polskich, bo Polska jako państwo nie istniała, pojawili się baptyści. Potem na początku XX wieku pojawili się zielonoświątkowcy. I to tutaj właśnie na Śląsku Cieszyńskim zaistniał ruch stanowczych chrześcijan. To są różne odmiany, różne postaci ewangelikalnego chrześcijaństwa, ale ten zręb wspólny jest jednak widoczny. W latach 20. metodyści, potem jeszcze inne mniejsze grupy, które po II wojnie światowej utworzyły Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, a w latach 80. pojawiły się jakieś nowe postaci charyzmatyczne, pozostające w interakcji z Kościołem katolickim, ruch oazowy, ruch Światło-Życie, ruch odnowy w Duchu Świętym. To są z kolei katolickie zjawiska, społeczności, środowiska, które z ewangelikalizmem mają wiele elementów wspólnych. I gdybyśmy mieli wymieniać luterańskich działaczy społecznościowych, których można identyfikować jako właśnie ewangelikalnych protestantów zarazem, gdybyśmy chcieli ich wymienić, to odwołując się do nazwisk już historycznych osób nieżyjących, wymieniłbym chociażby takie postaci z XX wieku, jak ksiądz Zygmunt Michelis, czy ksiądz Alfred Jagódzki, czy znany bardzo dobrze również w Cieszynie ksiądz Tomasz Brill. Oni oczywiście prezentowali luterańską odmianę tej duchowości, akomodowali ją do luteranizmu. Zresztą nie musieli w niektórych aspektach akomodować, bo one, te elementy miały swój własny stan posiadania na gruncie ewangelicyzmu augsburskiego. Jak oddziaływa ewangelikalizm? Jakie są obszary działania ewangelicznego chrześcijaństwa? Jakie są zakresy? Na początek trzeba mówić o tym aspekcie ewangelizacyjnym, bo to jest ruch, który uważa, że przede wszystkim należy wzywać do nowonarodzenia, do osobistego oddania swojego życia Jezusowi Chrystusowi. I tu już mówiłem o Wesleyu. Ale tych wielkich ewangelistów to oczywiście jest cała plejada. Tu można wymienić Zinzendorfa, właśnie przedstawiciela braci morawskich, Finneya, to już XIX wiek, Moody'ego, Billy Grahama, Kivingere, afrykańskiego biskupa anglikańskiego, zmarłego niedawnego Louisa Palau, czy Ulricha Parcanego, który całkiem niedawno, parę lat temu, prowadził ewangelizację Pro Christ w katowickim spotku, w katowickiej hali widowiskowo-sportowej. To są ci wielcy ewangeliści, którzy organizują wielkie zgromadzenia, którzy występują w wielkich halach albo pod namiotami takimi jak namiot dzięgielowski. Ale oczywiście ewangeliczni chrześcijanie uważają, że prowadzenie misji, ewangelizacji nie powinno się ograniczać tylko do tych takich wielkich, spektakularnych form, ale także powinno odbywać się codziennie w tym miejscu, gdzie człowiek żyje, poprzez swoją postawę, poprzez swoje zachowania, poprzez swoje czyny. To był aspekt ewangelizacyjny. Teraz aspekt socjalny. To historycznie był bardzo ważny element działalności ewangelikalnych. Ja już mówiłem o Wesleyu, mówiłem o kryzysie moralnym w Anglii. Wesley zwalczał ubóstwo, nadużywanie alkoholu, zwalczał wyzysk robotników. No wtedy powstawała dopiero klasa robotnicza, ale robotników rolnych, chłopów. Pojawiło się znacznie więcej osób, które uważają, że Ewangelia pociąga za sobą skutki społeczne, domaga się także zmiany społecznej. I tworzono, ewangelikalni na przestrzeni stuleci tworzyli mnóstwo
inicjatyw lokalnych, niewielkich, takie, które miały na celu na przykład walkę z biedą, walkę z głodem, różnego rodzaju garkuchnie, różnego rodzaju kluby dla dzieci, różnego rodzaju formy opiekuńcze. Również walczono z bezdomnością, analfabetyzmem. Musisz umieć czytać, bo żebyś czytał Pismo Święte. To się wiązało właśnie z rozwojem edukacji, z różnych form edukacyjnych, od szkółek niedzielnych, a na seminariach teologicznych i dużych uniwersytetach skończywszy. Ewangelikalni pod koniec XIX wieku, pod koniec XVIII wieku, przepraszam, i w XIX wieku przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję walki z niewolnictwem. Na początek z handlem niewolnikami, a później z samą instytucją niewolnictwa, z prawem trzymania, jak to mówiono, niewolników. Nie wszyscy ewangelikalni tacy byli. Byli też tacy, którzy konserwowali niedopuszczalne właśnie takie formy zachowań, w tym także niewolnictwo, ale ten główny nacisk w środowiskach ewangelikalnych właśnie szedł w tym kierunku, żeby eliminować takie formy eksploatacji człowieka. I tutaj możemy się odwołać do wielkich nazwisk, wielkich reformatorów społecznych w Anglii, no bo to Imperium Brytyjskie przede wszystkim było tym terenem obrotu handlu ludźmi. Takie nazwiska jak Lord Shaftesbury, czy William Wilberforce, czy John Newton, który naprzód był jednym z handlarzy niewolnikami, a później mówił o tym złu, które wiąże się właśnie z eksploatacją taką straszliwą innych ludzi. Został potem duchownym, był ewangelikalnym duchownym anglikańskim w kościele Anglii. Ten ruch ewangeliczny także spowodował daleko idące reformy ustawodawstwa socjalnego, ustawodawstwa pracy. W XIX wieku w Anglii związki zawodowe zostały utworzone w wielu przypadkach na gruncie takich małych kółek religijnych. Tutaj był olbrzymi wkład, zwłaszcza metodystów. Wspomnieć trzeba o zakładach opiekuńczych, które chrześcijanie ewangeliczni tworzyli. Na gruncie luteranizmu no, taką sławą, można powiedzieć, jeśli tak o chrześcijanach można mówić, w zakresie tworzenia instytucji charytatywnych i opiekuńczych była matka Ewa von Thiele Winkler, mieszkająca, działająca przede wszystkim na terenie Miechowic, które dzisiaj są częścią Bytomia. To wybitna kobieta pochodząca z rodziny arystokratycznej niemieckiej stworzyła od podstaw zakłady opiekuńcze, które działały na terenie całej Rzeszy Niemieckiej. Ona zmarła, matka Ewa zmarła w latach 30. przed II wojną światową, ale też oddziaływała szerzej, międzynarodowo, także na duchownych luterańskich. Ksiądz Karol Kulisz, który założył zakłady opiekuńcze w Ligotce Kameralnej, a później w Dzięgielowie. Diakonice z jego kręgu też działały w Tabicie w Warszawie. Ksiądz Kulisz był jedną z takich postaci blisko współpracujących z matką Ewą, von Thiele Winkler. Mamy za sobą dwa zakresy oddziaływania. Aspekt trzeci to aspekt misyjny. Ja już mówiłem o ewangelizacji, takiej permanentnej ewangelizacji, którą ewangelikalni bardzo wysoko stawiają, ale to jest jakby misja wewnętrzna. Niemcy mówią tutaj o innere mission, misja wewnętrzna, czyli w kościołach, które są na terenie już od dawna chrześcijańskim. Ale też ewangelikalni mówią o misji zamorskiej, tak, misji, która realizowana jest w krajach, które nie mają tradycyjnych związków z chrześcijaństwem. I tutaj inicjatywy w tym zakresie już bardzo wcześnie się pojawiły, za sprawą głównie na początku prekursorami byli bracia morawscy, takie dwa wybitne nazwiska związane z Niemcami, z Danią, na przykład Ziegenbald czy Plauschau, którzy działali na terenie Indii, tak? Czyli to jest przykład działalności zorganizowanej, która wychodzi od kraju chrześcijańskiego i trafia do kraju, który nie ma tradycji chrześcijańskiej. I można tutaj dodać mnóstwo innych nazwisk, tych misjonarzy zamorskich, takich jak William Carey, czy David Livingstone, czy Hudson Taylor, Adoniram Judson, to jest właśnie XIX wiek. A te działania misyjne, które oczywiście miały w swoim sercu ten element duchowy, religijny, także bardzo mocno powodowały zmiany społeczne, socjalne,
No, William Carey to baptystyczny misjonarz, który przetłumaczył Pismo Święte na ileś języków na terenie subkontynentu indyjskiego. Tworzył szkoły, tworzył małe przedsiębiorstwa, które pozwalały ludziom stanąć bytowo na nogach. Właśnie za sprawą tego zaangażowania misyjnego ewangelikalizm przestał już być wyłącznie fenomenem anglosaskim i rozszerzył się na inne kontynenty, czyli na Azję, na Afrykę, na Australię. To Australia jako część Imperium Brytyjskiego oczywiście dość szybko tutaj miała styczność z tym zjawiskiem. Na Amerykę Południową. Ameryka Południowa obecnie przeżywa bardzo silny rozrost tych wspólnot. Niektóre są skrajne, niektóre są takie przedziwne. Ewangelikalizm jest zróżnicowany i czasem przyjmuje też formy sekciarskie. Trzeba też mieć tego świadomość. Są takie formy uporządkowane, stabilne, współpracujące, ale są też takie zaskakujące, ale ten owoc w olbrzymiej części jest pozytywnie odbierany. Tutaj można się powołać na przykład papieża Franciszka, tak, czyli głowy Kościoła katolickiego, który wielokrotnie uczestniczył w nabożeństwach chrześcijan ewangelicznych. Bardzo często incognito nasłuchiwał, przypatrywał się. Ale nie tylko, że podglądał, ale też budował takie z tymi ludźmi pozytywne relacje i myślę, że stara się pewne elementy przenieść na grunt Kościoła katolickiego. W Europie właśnie wyjście poza kraje protestanckie było istotne. Mówiłem już o Polsce, ale także ewangeliczne chrześcijaństwo zaznaczało się i zaznacza po dziś dzień mocno czy wyraźnie w Rosji. Także w tej tutaj Azji nam bliższej. No wystarczy poczytać chociażby książeczkę Sołżenicy na jeden dzień Iwana Denisowicza, gdzie mamy do czynienia z takim właśnie portretem chrześcijanina biblijnego, który jest imponuje współwięźniom. To był trzeci aspekt misyjny i teraz chciałbym powiedzieć o oddziaływaniu w zakresie współpracy międzywyznaniowej. To mówiłem już o tej różnorodności wewnętrznej ewangelikalizmu. Ewangelikalizm nie jest denominacją, nie jest wyznaniem. Jest bardzo różnorodnym środowiskiem religijnym o charakterze protestanckim. Te cechy protestanckie są ewidentne. Te cechy są ewidentne, są wspólne, ale jest dużo elementów różnicujących. I te elementy różnicujące, dzielące, przez ewangelikalnych zazwyczaj były traktowane jako rzecz drugorzędna. W związku z tym to takie właśnie rozróżnianie na rzeczy pierwszorzędne i drugorzędne sprzyjało budowaniu współpracy międzywyznaniowej. Ta konieczność współpracy międzywyznaniowej była szczególnie, ta konieczność była dostrzegalna szczególnie na tak zwanych polach misyjnych, właśnie w ramach misji zamorskiej. Stąd ewangelikalni tworzyli pewne inicjatywy międzywyznaniowe, zjednoczeniowe, byśmy powiedzieli ekumeniczne. Konferencja misyjna z 1910 roku, która się odbyła w Edynburgu w Szkocji, no, uznawana jest dzisiaj za początek ruchu ekumenicznego, początek ruchu zbliżenia chrześcijan, ale trzeba pamiętać, że w olbrzymim stopniu te tendencje właśnie wzięły się od ewangelikalnych, którzy mówili, że pamiętajmy o tym, co jest najważniejsze, a sprawy drugorzędne traktujmy jako dopuszczalne, szanujmy się mimo właśnie tej różnorodności w kwestiach drugorzędnych. Ta współpraca międzywyznaniowa na gruncie ewangelikalnym, ona przyjmowała przeróżne postaci, począwszy od towarzystw misyjnych, wspólnych wydawnictw książkowych, wspólnych czasopism, później wraz z rozwojem technologii wspólnych stacji radiowych, telewizyjnych. Dzisiaj mówimy właśnie na tym gruncie o współpracy w sieci, w internecie. Ta współpraca przyjmowała postać właśnie tworzenia domów opieki, tworzenia seminariów teologicznych, tworzenia też uniwersytetów. Więc twarzy tej współpracy było bardzo dużo. Te podziały w sprawach drugorzędnych paradoksalnie wzmagały przedsięwzięcia łączące, integracyjne, też i ekumeniczne, można powiedzieć. Tak.
Tyle na temat oddziaływania. A teraz jeszcze chciałbym Państwu przybliżyć sprawę tych zróżnicowań. To opis zróżnicowań jest niezbędny, aby oddać prawdziwy obraz chrześcijaństwa ewangelikalnego czy ewangelicznego protestantyzmu. Powiedziałem już, że ewangelikalizm nie jest denominacją, nie jest wyznaniem, jest ruchem, jest prądem, który posiada wiele instytucji w swoim obrębie, ale nigdy nie dał się zamknąć w jednej organizacji, a jednocześnie nie odmawia prawa bycia w organizacji, bycia w denominacji, bycia w kościele. Wielu ewangelikalnych jest oddanymi członkami swoich kościołów. Pełnią często bardzo wysokie funkcje. To dla przykładu, w kościele anglikańskim, z którego ewangelikalizm się wywodzi, wielu chrześcijan tej tradycji pełniło funkcję biskupie, wielokrotnie byli zwierzchnikami tego kościoła, arcybiskupami Canterbury. Obecny arcybiskup Canterbury, Justin Welby, właśnie należy do tradycji ewangelikalnej. Tych różnic jest wiele. One dotyczą wielu obszarów. Przede wszystkim dotyczą pojmowania Kościoła. Ewangelikalni zgadzają się, że chrześcijanin potrzebuje społeczności, wspólnoty, miejsca, w którym dzieli się Słowem Bożym i też przyjmuje wsparcie ze strony innych, wspiera innych i przyjmuje wsparcie ze strony innych. Ale ewangelikalizm nie ma jakiejś oficjalnej doktryny kościelnej. To pozostawia poszczególnym chrześcijanom. A więc występują tutaj różnice. Różnice co do pojmowania ustroju kościoła, czyli struktury kościoła, organizacji kościoła, co do pojmowania urzędu kościelnego, co do pojmowania roli kobiet, co do pojmowania ordynacji kobiet. Niektóre kościoły ewangelikalne, wspólnoty ewangelikalne dopuszczają ordynację kobiet. Różnią się co do chrztu. Niektórzy ewangelikalni chrzczą na wyznanie wiary, świadomych chrześcijan, niektórzy ewangelikalni chrzczą niemowlęta. Można powiedzieć, że najwybitniejsi teologowie ewangelikalni opowiadają się za chrztem niemowląt. Duża część oczywiście też opowiada się za chrztem na wyznanie wiary. Różnice dotyczą stylu modlitwy, darów ducha. Tutaj ruch charyzmatyczny jest tylko jednym z części, olbrzymim oczywiście, ale jedną z części ewangelikalizmu. Ruch charyzmatyczny, czy ziem świątkowy, czy pentekostalny, różnie się go nazywa, on ma też, te pojęcia mają różne zakresy. Różnice zachodzą także w pojmowaniu eschatologii, spraw ostatecznych, tak, pewnego porządku wydarzeń eschatologicznych, jeżeli ktoś postrzega właśnie tę kategorię w takiej postaci chociażby linearnej, to tutaj ewangelikalni też nie mają jednej wykładni wspólnej. Różnie pojmuje się zagadnienia roli Żydów w procesie zbawienia. Różnie się postrzega państwo Izrael. Także trzeba wśród tych elementów różnicujących wskazać sprawę ewolucjonizmu, tak, darwinizmu. Tu też występują różne poglądy, chociaż dominuje, albo bardzo silne jest przynajmniej, bardzo silne jest podejście kreacjonistyczne. Tak, na tym tle ewangelikalni też potrafią się różnić, a nawet mocno spierać. Zróżnicowani są również pod względem stosunku do różnych wątków, rozmaitych wątków etyki seksualnej, tak, łącznie ze sprawą antykoncepcji i in vitro. A więc mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem bardzo, bardzo złożonym, bardzo bogatym, pluralistycznym i bardzo silnie, co za tym idzie, oddziaływującym. Można powiedzieć, że właśnie ten duży stan posiadania ewangelikalnych, a szacuje się, że ewangelikalnych na świecie jest 500 milionów, około 500 milionów, że ten stan posiadania wynika właśnie z możliwości przyjmowania różnych form oddziaływania, że nie ma jednej metody, jednego modelu funkcjonowania ewangelicznych chrześcijan na świecie, że oni mogą być w denominacjach, które nie mają charakteru ewangelikalnego i takich, które są czysto
można powiedzieć, ewangelikalne, że te ewangelikalne czysto też różnią się między sobą, że są różnego rodzaju, tu można się powołać na tekst Pisma Świętego, różnego są rodzaju dary łaski, ale jeden jest Pan. To jest takie ważne hasło dla ewangelicznych chrześcijan, że ta różnorodność jest korzystna, że jest atutem, jest bogactwem, bo pozwala właśnie działać w różnych kierunkach. Ale także trzeba powiedzieć o ciemnej stronie tej różnorodności, a mianowicie występujący tu i ówdzie separatyzm, czy niechęć, czy napięcia. No i liderzy ewangelikalni, wielu liderów roztropnych, no, dostrzega to, postrzega to jako zagrożenia, stąd właśnie tworzone są inicjatywy wspólne. I trzeba pamiętać, że taką podstawową inicjatywą ogólnoewangelikalną był alians, jest alians ewangeliczny, czy ewangelikalny, w Polsce kiedyś zwany ewangelickim, założony w 1846 roku w Londynie przez różne środowiska kościelne, różne środowiska wyznaniowe, ale także tworzeniem tego podmiotu zainteresowane były państwa niektóre, w tym także Imperium Brytyjskie i Rzesza Niemiecka. Cesarz niemiecki wysłał też swoich delegatów na to spotkanie, które się odbyło w Mason's Hall w Londynie właśnie w połowie XIX stulecia. Sukcesorem aliansu tego właśnie londyńskiego jest Światowa Społeczność Ewangelikalna, która dzisiaj działa bardzo szeroko, wspiera lokalne struktury ewangelikalne w wielu krajach świata, zwłaszcza tam, gdzie one są pod jakimś naciskiem władz, bo czy nawet ulegają prześladowaniu, bo jak wiadomo, jest wiele krajów na świecie, które no, nie przestrzegają zasady wolności sumienia i wyznania i dopuszczają się jakichś form dyskryminacji, czy nawet prześladowań chrześcijan, czy ludzi innych religii, czy ludzi, którzy stoją właśnie na gruncie jakichś przekonań sumienia o charakterze niereligijnym. Tutaj Światowy Alians Ewangelikalny właśnie jest taką organizacją wspierającą, strażniczą, no i także właśnie inicjującą nowe formy współdziałania tych chrześcijan z chrześcijanami także innych tradycji. W Polsce istnieje alians ewangeliczny, on jest dość taki zawężony, niektórych środowisk nie zaproszono, no to jest właśnie jedna z takich słabości, które występują na gruncie tego ruchu w Polsce. Proszę Państwa, z przyjemnością prezentuję tę moją wypowiedź, bo ona jest bardzo mocno związana z tym, czym jest Dzień Gielów, tydzień ewangelizacyjny, który organizowany jest w ramach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ale który zawsze był otwarty na chrześcijan innych tradycji. I to jest właśnie taka wartość, która wynika z podstawowego etosu tygodnia ewangelizacyjnego, właśnie zakorzenionego w tej wizji chrześcijaństwa biblijnego, wizji chrześcijaństwa, które chce iść za Jezusem Chrystusem tak, jak On jest ukazany w Nowym Testamencie. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i życzę Państwu wielu ważnych doświadczeń w ramach następnych, kolejnych wydarzeń tygodnia ewangelizacyjnego. Dziękuję bardzo.